Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dziś sotę bez ust do Was przychodzę, dlatego że będziemy testować nowe pomadki z Belle. Są to pomadki winylowe w trzech odcieniach, które dostępne są teraz w Biedronkach. Jest to kolekcja Carnival i jest to kolekcja, która będzie dostępna w Biedronkach do końca stycznia. Do stycznia, mam nadzieję, że do końca. Ja te pomadki dostałam, bo nie mogłam w ogóle ich znaleźć w żadnej Biedronce, a chciałam je kupić, ale tutaj Belle się postarało, bardzo dziękuję za przesyłkę. I postanowiłam, że przetestujemy je sobie na wizji. Jak wspomniałam, odcienie mamy trzy. Pierwszy to jest 01 Circus Peanut, taki brudny róż. Drugi to jest Cotton Candy, taki bardziej różowy właśnie odcień. I trzeci to jest piękna świąteczna czerwień, czyli Candy Apple 03. I przeczytam Wam teraz, co producent mówi o tych produktach. Jest to winylowy błyszczyk do ust, jeszcze nigdy nie dawał tak spektakularnego efektu. Winylowa formuła nadaje ustom intensywny kolor i lustrzany blask. Produkt nie rozmazuje się i nie wypływa poza ich kontur. Odpowiednio dobrany aplikator zapewnia precyzyjną aplikację produktu. I tak, ten produkt znajdziecie w Biedronce w cenie 9,99 za sztukę. I słuchajcie, najpierw Wam tutaj pewnie zaraz przelecą wszystkie swatche, wszystkie odcienie na dłoni. A teraz zaczniemy może od testowania i od tego, jak one wyglądają na ustach, bo szczerze mówiąc jeszcze ich na ustach nie miałam, tylko je swatchowałam. I tak, może zaczniemy od najjaśniejszego po prostu. I to mamy Circus Peanut, już otwieram i zobaczcie, pierwsze co, to jest bardzo gęsty produkt, ma bardzo fajny aplikator, na razie pokażę Wam tylko, że jest taki płaski, a zaraz zobaczycie, co jest w nim takiego naprawdę mega specyficznego i mega unikatowego. Się do Was przybliżyłam, żebyście widziały dokładnie aplikację tych produktów. Czoło mi troszeczkę uciekło, ale damy radę, to nic. I słuchajcie, aplikuję ten produkt. Jak wspomniałam, to jest najjaśniejszy Circus Peanut 01. I co ja miałam na myśli, mówiąc, że ten aplikator jest taki niestandardowe, to jest to, że on jest giętki i możecie nim malować tak po prostu. Już Wam pokazuję. Tak? Widzicie, on się wygina. I nie wiem, czy zauważyliście ten błysk. Aplikuję i zaraz do Was wracam. I tak prezentuje się pierwszy odcień. Jak widzicie, jest to dość brudny róż. Dość taki szary kolor. Może nie do końca mi pasować, bo też do tego makijażu, ale niemniej jednak jest to bardzo ciekawy odcień. Po pierwsze, pamiętajcie, żeby nakładać tej pomadki minimalną ilość, ponieważ ona jest bardzo błyszcząca, jak widzicie, i ona może mieć tendencję do pozostawania na zębach, a tego byśmy nie chciały. Pomadka jest bardzo komfortowa na ustach, bardzo łatwo i przyjemnie się aplikuje. Nie ma żadnego problemu z aplikacją. Jak widzieliście, ten aplikator jest naprawdę bardzo przyjemny, bardzo precyzyjny i też ze względu na to dość gęstą konsystencję tej pomadki, ona zostaje tam, gdzie ją zaaplikowałyśmy, więc nigdzie nam nie wyleci. Przy ciemniejszych odcieniach, jak zobaczycie, będę używała konturówki, bo to jednak ciemne odcienie, wiecie, trzeba z nimi uważać, ale przy takim brudnym różu wydaje mi się, że używanie konturówki nie jest potrzebne. Tak jak wspomniałam, odcień jest bardzo ładny, ale do tego makijażu i do tej koszulki nie bardzo mi pasuje, ale sprawdzi się dla osób, które właśnie lubią takie ciemniejsze odcienie, takiego właśnie brudnego różu. Dobra, przechodzimy do drugiej pomadki. Teraz przyszedł czas na odcień numer 2. Numer 2 to jest Cotton Candy, jak widzicie, to jest taki ładny, różowy błyszczyk, pomadka winylowa. I już Wam pokażę, jakie ona jest, one są gęste, widzicie? Tak wygląda. Aplikator oczywiście jest ten sam. Czy ten się wyostrzy?
wyostrzyło i co? Nakładam. Ten odcień już jest o wiele bardziej cieplejszy. I myślę, że ten będzie pasował dzisiaj do makijażu. I tak prezentuje się drugi odcień. Jak widzicie, jest ciemniejszy. Nieco bardziej wpada w czerwień, w taki bardziej ciepły róż. I o wiele bardziej pasuje dzisiaj do mojego makijażu. Myślę, że ten odcień naprawdę jest bardzo ładny. Jak widzicie, pięknie odbija światło. I bardzo łatwo mi się go nakładało. Tak jak poprzednie pomadki. Ten aplikator jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny w użyciu. A i te pomadki, mimo gęstej konsystencji, naprawdę dają radę, suną po ustach i nie wylewają się poza kontur, więc to, co producent nam tutaj obiecuje, jak najbardziej zostało dotrzymane. Bardzo ładne, bardzo mi się podoba ten odcień, ale co? Przyszedł czas na ostatnią pomadkę, to jest pomadka 03, czyli Candy Apple. Zmywam teraz to i zaraz będziemy nakładać ostatnią pomadkę. I tak prezentuje się trzeci odcień, jak widzicie, bardzo ładny, czerwony kolor, idealny na święta. On się też nie rozjeżdża, ale tak jak wspomniałam przy poprzednich, uważajcie, bo może zostawać na zębach. Jak widzicie, ten odcień też jest bardzo intensywny i on lekko wybiela zęby, więc dodatkowy plus. Tak jak wspomniałam, bardzo podobają mi się te pomadki, na pewno będę je używać. Jeśli Wam się też podobały, uciekajcie do Belle. 10 zł za taką pomadkę to naprawdę nie jest dużo, a konsystencja i kolory są bardzo unikatowe, bardzo ładne, bardzo świąteczne i na okres też tego karnawału będą jak znalazł. Ta czerwień będzie na pewno na jakieś lepsze, większe okazje, ale zarówno ten róż, jak i ten brudny róż możecie spokojnie używać na co dzień. Te pomadki też się bardzo nie lepią. Mają nie zostawać na, mają się nie przemieszczać poza obręb ust. Zaraz będę to sprawdzać i pewnie dam Wam znać w opisie na dole, więc do niego zajrzyjcie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie proszę suba i kciuka w górę. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!